siema, witam w drugim odcinku na temat nowego dodatku do Hearthstone'a, czyli Popioły Rubieży. Dzisiaj zagramy sobie po raz pierwszy Łowcą Demonów. Zbudowałem sobie talię, która będzie opierała się na takim dosyć, powiedzmy, standardowym archetypie tempo talii, gdzie wszystkie karty mają zadanie wykonać jeden, mianowicie prosty cel. To znaczy dać nam przewagę na stole od razu. W tym momencie, w którym zagrywamy kartę, ma się coś stać, które da nam przewagę tempa na stole. Dlatego zaczynamy takie karty jak na przykład Metamorfoza, czyli legendarna karta, która jest dla Łowcy Demonów, gdzie zamienia on na dwie najbliższe użycia swojego Hero Powera na zadanie po prostu 5 obrażeń za tylko jedną manę. A zobaczymy takie karty jak na przykład Kain, Słoneczna Furia, to kolejna legenda, która ma szarże, jako jeden z niewielu w ogóle kart w tej chwili w Hearthstone, która ma szarże i pozwala ignorować prowokacje. Dzięki temu nasze kreatury, czy nasz bohater z bronią będzie w stanie wybrać sobie cel, żeby zdobyć jak największą właśnie przewagę na stole. A do tego mamy takie karty, ogólnie wszystkie, które mają keyword wyrzutek i będą dzięki temu miały mniejszy koszt, będą wpasowały się idealnie w tę talię, czyli Rażący Wzrok, czy na przykład, co mamy, Widmowa Wizja, tak samo za 2 mana dobieramy 2 karty, to jest naprawdę bardzo dobra sytuacja. Tak samo wszystkie stwory, które mamy w tej zali, dają nam przewagę albo statystykami, albo efektem. Zabójca Mrocznych Kopyt to ma okrzyk bojowy, który daje nam procent do ataku dla naszego bohatera. Łącząc to z innymi kartami, które za darmo dają nam, nam atak na bohatera, będziemy w stanie zrobić naprawdę konkretne wymiany na stole, zdobywając w tym momencie tempo, no i wygrywając dzięki temu walkę o tak zwaną planszę. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o tę talię. Zagramy sobie po prostu, pokażę wam, jak to wygląda w praktyce. Weźmiemy sobie tempo demon. Jedziemy sobie w grę. I zobaczmy, jak to wyjdzie. Ponieważ, że bardzo mi się podoba Łowca Demonów jako archetyp. Wydaje mi się, że jest bardzo mocny. Dostał już nerfa tak w ogóle na kilka kart. Na pewno śledziliście. Gramy na innego Łowcy Demonów. Na pewno śledziliście to, w jaki sposób się rozwiązywały, że tak powiem, drogi tej klasy bohatera, no i było parę zmian, między innymi czaszka Gul'dana kosztowała 5 many, a nie 6, a jest to ogromna różnica. Dobra, ale spójrzmy teraz, co się dzieje. Gramy na innego Łowcy Demonów, nie wiemy, jaki archetyp będziemy mieli u przeciwnika, ale z tej ręki tutaj na pewno sobie zostawimy Niewidzącego Obserwatora, bo jest to bardzo dobra karta, z 2 many 3-2, z bardzo dobrą krzykiem bojowym, to na pewno sobie zostawiamy. Czaszka Gul'dana jest na razie za droga, żeby to zostawić. I teraz zastanów się, co zrobić z Rażącym Wzrokiem. Czy zostawiamy jednego, czy dwóch? Jeśli gramy przeciwko innemu tempo demonowi, to jeden Rażący Wzrok na pewno się przyda. Dwa mogą być troszkę już, może być ich troszkę za dużo. Więc zostawiłem sobie jednego, ale zostawiłem sobie tego z lewej strony. W środku w sumie jest. Co zrobić z tym wyrzutkiem? Dobra, zostawiam sobie tego z lewej strony, bo jeśli trafimy dosyć tanią kartę z lewej strony, a to Rażący Wzrok zatrzymany z tej drugiej od lewej będzie tańszy szybciej. Aha, dobry wybór. Dobry wybór, bo dzięki temu, że jak zagramy sobie Skrzydło Cienia, to już mamy w tym momencie Rażący Wzrok za 1 manę. Kolega zagrał sobie Biesuna Bojowego, czy kolega? Kolega, może nie kolega, może koleżanka. Biesun Bojowy, którego też mamy w talii, tak w ogóle. A gdy twój bohater zaatakuje, Biesun Bojowy otrzymuje plus 1 do ataku. Dobra, co mamy? Za 1 many płomienna Magini, 1 mana 2 na 2. Możemy też użyć sobie monety, żeby zagrać właśnie Skrzydło Cienia i wstawić sobie 2 stworki 1 na 1. Ale wydaje mi się, że zostawimy sobie monetę. Dobra, zagrywamy sobie 1 na 1, z 1 many 2 na 2 stworka i to tyle. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Będzie w stanie dodać sobie plus 1 do ataku, czyli ma już plus 2, będzie wymiana. Jego stwory będzie miał 4 ataku, więc dosyć dużo. W przyszłej rundzie tak naprawdę będziemy się zastanawiali nad tym, żeby użyć monety. No właśnie. Słuchajcie, to jest dużo ataku. Nie warto otrzymywać kolejny atak od tego stwora, więc będziemy musieli rzucić sobie Skrzydło Cienia, przezwać 2 jednostki. Dzięki temu Rażący Wzrok obniżył koszt o 2. Używamy w tym momencie monety z i Rażącego Wzroku robimy wymianę. Zdobywamy 3 punkty życia.
i mam przewagę na stole. To jest taki typowy przykład właśnie tempo. Zdobycia tempa. Czy atakujemy? Nie atakujemy. Dobra. W przyszłej turze najprawdopodobniej użyjemy niewidzącego obserwatora i umiejętności bohatera. Jeśli nasz przeciwnik zagra oczywiście jakiegoś stworka, który ma 2 HP, ale nic nie zagra. No dobra, w takim wypadku jedziemy w nadzorce satyrów. I w tym momencie to jest kolejna karta, która jest świetne tempo zbudowana na stole. Teraz zobaczcie to. Gdy twój bohater zaatakuje, przyzwij satyra 2 na 2. Czyli tak naprawdę każdy atak naszego bohatera warty jest 1 many, bo zdobywa nam taką kartę. Tylko że jest też dodatkowo demonem. Co nasz przeciwnik wykombinuje? Rażący wzrok. Goniec karmazynowego znaku. Też karta, którą mamy w talii. Mega mocna. 1 mana 2 na 1 i dobiera kartę, jeśli jest wyrzutkiem, czyli lewa lub prawa strona jest. Kolejne, to już drugie podwójne cięcie. To nam daje też dużo informacji. Wiemy, czego się spodziewać. Okej. Okay. Szkoda, że nam tego satyra zabił. No nic, rzucamy sobie niewidzący obserwator. I teraz jedną z tych kart możemy położyć sobie na czubek talii. Co się dzieje zresztą? Wybierz jedną myśl na górze twojej talii. Inne pewnie są losowane w środek. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że altruizm wyrzutek będzie lepszy niż Kain Słoneczna Furia. Nasz przeciwnik będzie grał większą ilością stworków o małej ilości HP. I raczej nie będzie miał prowokacji, więc ten altruizm może być naprawdę mocny. Tu sobie gramy. Będzie wymiana. Możemy użyć, tak to nie ma żadnego znaczenia, bo jednak zaatakowaliśmy sobie w stworka. Dobra, co my tu mamy dalej? Tu, wybuchnie butelka. Aj! Dobrze, że się nic nie rozlało. Drugie cięcie będzie się wymieniał za mojego 3 na 2. Niewidzącego obserwatora. W ogóle ma chyba z 5 glewi w ręce. Mamy altruisa. Nie możemy go w tej chwili zagrać, ale chcę go mieć na ręce. Więc po prostu sobie atakujemy tym, co mam na stole. Pamiętajcie, że on jest naprawdę świetny. Znaczy co? A raczej patrzcie na to. Polska trudny język. Altruis wyrzutek. Rzucamy go na stół. Zatrzymana. Rzucamy podwójne cięcie. I znowu podwójne cięcie. I zadajemy 2 obrażenia wszystkim wrogom. Przegięcie to jest. Jeśli oczywiście to będzie karta najbardziej wysunięta na lewo lub na prawo. Skrzydło cienia, okej. Zapewne nam zabije naszego 1 na 1. O, jednak nie, dobra. Coś jeszcze musi mieć. Nie. Okej. Okay. Nie no, rzucamy czaszkę Gul'dana. Jest ona zbyt dobra, żeby ją sobie teraz opuścić. O, jasny gwint. No i teraz się musimy zastanowić. Dobra, to na pewno atakuje w twarz. Oj, kurczę, kurczę. No mógłbym zagrać te 3 stworki. No jest zbyt duża przewaga. Mogę wymienić się tutaj 1 za 1. Teraz jak myślę. Na ten temat. Demony? Demony. Nie, słuchajcie, dobra. Myślę, że powinienem to zagrać. Myślę, że gdybym był bardziej pewny, co mój przeciwnik ma w talii, czyli bym bardziej znał talię
ogólnie, które teraz panują w mecie, to bym się zdecydował pewnie na zagranie stworów. Ale za to, że nie znam, poczekamy rundę i zrobimy sobie kombo z Altruisem. Bo to też będzie ciekawe. O, też mam tą kartę w talii. A to ciekawe. Czy my jesteśmy w stanie zabić tego stworka? Chyba tak, nie? Trzyma nas, zdaje 4 mana. To jest raz, dwa, trzy obrażenia. 4. 5, 6. I atak. Ale przyjmujemy 6. Kurczę. No i niedobrze. Ale nie mamy wyjścia, musimy zagrać. Robimy tak. Ile to jest obrażeń w ogóle, to jest niesamowite. Wygrywamy, nie? W tej turze, tak? Dużo mówię? Nie wygrywamy. Ale bardzo, bardzo, bardzo blisko. Zacznij, nad nie musimy... Tutaj... Jasny gwint. Widzicie, co to się stało? Wyczyściłem całą planszę i prawie zabiłem przeciwnika. I cały stół zagrałem. Dobra, Altruis to jest moja ulubiona karta z tego nowego dodatku. Ale przegięcie. O ja. Co, kolego, odpowiesz tym samym? Chyba musi, nie? Musiałby się wyleczyć. Zaczynam się niecierpliwić. Musiałby wszystkich usunąć. Pamiętajcie, że nasz król Mukla ma 5 HP, więc nie jest taki łatwy do wyczyszczenia. Musiałby wszystkich wyczyścić. Czy tak naprawdę jak ma jakieś AOE, no to nie jest to problem. Żeby wyczyścić wszystkie oprócz Mukli. Użył już jedno rażące spojrzenie. Nie, rażący wzrok. Co on tu kombinuje? Okej. Okay. Chyba już nic nie zrobi, co? Oj! Zabił 3. Oj! Zabił 3. Co jeszcze? Musiałby zabić i wyleczyć się. Okej. Okay. Jest wymiana. Ale ginie! Dzięki moim bojowym glewiom Azinota! Aha! Ale zobaczcie, jeszcze możemy go zirytować bardziej i top deckiem go wykończymy. Ojejku. Już mi się podoba ten Demon Hunter. Ale agresywna tabla. Dzięki bardzo. Przepraszam, że obejrzycie ten odcinek i widzimy się następnym razem. Pa, pa.